Jadę, uwagam. Co on zrobił? Aaa, nie bądź nic. Ło! Co? Stań! Co? Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Admiroz i Plaga. Tema wariaty. I będziemy wariować tutaj na motorach, mamy bardzo fajne hopsalnie, będziemy ci stuntować, co ty zrobiłeś? Już skaczę sobie. Przed chwilą w ogóle wisiał w powietrzu, ja nie wiem co to miało. To nie trzeba ogólnie... To są dzikie stunty po... To są dzikie stunty i to są... strasznie dużo jakichś różnych miejsc widzę. Pierwszy mój stunt w życiu, uwaga, uwaga. No, no. Patrzcie. Ja chcę... Ty, on to przyleciał. Ty, on to przeleciał normalnie, czekaj, ofa. I on zrobił jeszcze beczkę, nie? Taką, taką sobie, taką no, fajną. No, to zrobię. O, w mordę, wbiłem się w jakiś samochód w ogóle, nie? Ale dobre, dobre to było. Miros, tak najbardziej, bardzo dobra. Ja! Paweł. Nieźle. Paweł chyba nie wylądował do końca. Wylądowałem na przednim kole, ale pojechałem dalej. A, no właśnie widzę, jak leżysz. Gdzie? Ej, u mnie leży na podłodze, a motor sam jeździ. Dzikie stunty! Sam siebie przejechałeś. To jest grane, leżysz na podłodze i podrygujesz nogami i rękami, a motor jeździ dookoła sam. Nie, u mnie Paweł sam jeździ na swoim motorze. Ale jaja. Plaga, co ty brałeś przed odcinkiem? Plaga, co ty brałeś? Co, żeś przećpał? Masz obrażenia, czy nie? Nie mam obrażeń. Normalnie po tobie przy... Ale faktycznie jak wyjeździł... Przejeżdżasz po niewidzialnych zwłokach. No nie, on przećpał po prostu, no nie no, to się za dużo medykamentów. Widać, jak twój motor podskakuje, jakbyś po czymś przejeżdżał. No, tak jakby. Się dzieje. Ej, faktycznie jakby. Przejeżdżam mu po głowie normalnie. Ej, a ja nie mogę, ale dziwne. Ja też nie mogę, nie? Tutaj czekaj. Nie ma, zgrane. Tutaj nie było. Bzi, bzi, bzi. Paweł, jakie to są dzikie stunty. To się nazywa dziki stunt. To się nazywa dziki stunt. Perspektywa w tym odcinku. Paweł leży na ziemi i podryguje. A motor jego jeździ sobie. Taki tu sam motor jeździ, Phantom taki, nie? Okej. Okay. No przejaja. Dobra, to co? To ja. Wysiądź może z motoru i wsiądź. Nie, właśnie nie, to bez sensu, nie, dobra, jedziemy tam z powrotem. Jedziemy z duchem. Jedziemy stuntować. Jedziemy stuntować, motor będzie jeździł dalej. To jest grane. Paweł, to wyglądasz się... jakbyś trochę walił asfalt, wiesz? No w sumie tak, bo tak machasz tyłem trochę. Tam jakąś dziurę. Proszę się tak. To czekajcie, tam bójcie, bądźcie tam, ja ten motor przyleci jeszcze raz, wiesz? Myślę, że uda się. Uwaga, motor leci! Leci motor! Leci! Tam motor leci! Nie no, Paweł poleciał. Nie no, u mnie sam motor, wiesz, nie. Nie, dalej jeżdżę. Leży cały czas tutaj, ja się trochę ruszę, bo rzeczywiście już na asfalt tak rąbiesz, że dziury wyrobisz. Nie wiem czemu w Polsce są takie dziury. Oh my god, i moja wina najlepiej, nie? Spoko. Paweł tam kuje asfalt zdrowo. Nie, dobra, okej. Okay. Ja jadę z powrotem spuntować tam, nie, ja tam spuntuję. Plaga się, plaga będzie patrzyła na moją zwłokę, nie? Paweł zostaje, piąteczka. No przewariam. Wezmę teraz tą niższą spróbuję skoczyć. Albo nie, Admiros, pierwszy skaczesz. Tą niższą? No, na tą niższą. Rapa, lecimy na 3-4 może, o. Na 3-4? To wszyscy naraz polecimy. Ale na tą niższą czy na tą wyższą? Na obie, bo się nie zmieścimy. Dobra. Ja górną polecę. To ja tą środkową. Dobra. Ja środkową. 3, 2, 1, go! Go! Go, 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 ekipa! Spadłem. Jest! O kurde. O, to było. Padłem. No trzech razy sztuka. Paweł wrócił na motor. Ej, a u mnie Admiros leżał przez chwilę. U mnie jesteś na motorze już, wiesz? Poleżę. Aha. Tam na górze już chyba byłeś nawet. Aha. No to w sumie może racja. Dobra, okej. Okay. Dobra. Ale to, co się działo, to już się nie odstanie, Paweł. Wszystko się wyjaśniło. Wchodzisz tak jest. Do legendy. Legendary. Legendary stunt. Kuje asfalt, nie? Legendarne stunty. Patrzcie, psiu. O, a można tutaj jakoś. Hopsnąć można tutaj. Co ty myślisz? Ładnie, ładnie. Ło! Ło! Zabiłeś mnie! Normalnie prosto na mnie wylądował na głowie. Ej, bokiem jeszcze wjechałem w ciebie, nie? Tak prosto w twarz. Prosto w twarz dostałeś tak. Odbierz. To też daleko nie mam. Bokiem to ja na te rampy wjadę, zobaczymy. Nie masz daleko? O, dobra. Nic się nie dzieje. Przepraszam, nie chciałem cię zabić. Musimy te bardziej pod kątem rampy sprawdzić teraz. To ja sprawdziłem, za wiele się nie wydarzyło, chyba że was jakoś tam... O, wskoczyłem na budynek! O! Udało się. Ten to wie. Ten to się nie liczy, nie? Cicho. Ej, a patrzcie, co tutaj jest. A tu można przeskoczyć z budynku na budynek, zobaczcie. Chłopaki, chodźcie, pokażę wam przechopę. O! Patrzcie. Samobójstwo. Już jadę. Gdzie masz hopę? No przejaja. A gdzie ty jesteś? Tu.
Aha, czekaj, już patrz, czekaj, ty tutaj stoisz gdzieś. To jest Admiros. A to jest Admiros, a ty jesteś tam, dobra, to już... Dobra, motory i chodźcie. To już tam do ciebie jadę, już tam do ciebie cisnę, już zaraz zobaczę. Stąd tego lata po prostu, stąd. Dobrze, no patrzę. Czekaj, bo ja wolno biegam, bo klapki mam. A, bo w tych klapkach, no tak. Behind you. No nie, on w japonkach jest. Admiros jest w japonkach w ogóle, tak właśnie chciałem powiedzieć. Tak, tak. I on robi dzikie stuty w japonkach. Także to jest i tak Elo Pro. Odległości, tak żeście zauważyli, gdzie wjechać. Ale prosto cały czas, tam są schody. Dobra. I tą bramę między blokami. Bramę między blokami. Byk! Wszyscy gleba. Zobaczcie, nie, myślę, że to jest ciało. To się trzeba wybić z tych schodów. Ej, faktycznie, no. Ale wszyscy się wywrócili w ogóle. Mój to się zatrzymał jakby w powietrzu. Znaczy, ja się zatrzymałem na Admirosku, nie? Chyba. A. Spróbujemy jeszcze raz. Czy zruchliwa ulica? To też takie ryzyko. To wow! Nie, no Paweł! Co? Paweł! Ej, no ja nic nie robię. Ale zabiłeś, bo ja przeżyłem. Wow! O nie. Tu jest sufit. Tak, tu jest sufit. Chciałem powiedzieć. Zatrzymałem się na nim. Tak? Dobra, to jedźcie, jedźcie, ja chcę zobaczyć to. Ja może sobie zupełnie przy okazji zrobię. Ja biegnę po motor. Bo domyślam uwaga, się. No jadę, uwaga, uwaga. Wow! Poleciałeś? Aha, widzę go, dobra, znalazłem. Odbiję się od tego sufitu i nie traję motor przyjdzie. Dobra, lecę. No. Lecę, chłopaki. Lecę. O, no to poszło jednak, o, dobra. To było piękne. Na barierkę. Przeleciałeś, mówisz. Wybiłem się w ogóle z tego, z jeszcze krawężnika. Ale again. No, hopie. Jadem! Ło! O, są dobre miejscówki. Nie, fajne, fajne, podobało mi się. Może tak bardziej pod kątem powinienem. To można było zrobić w ogóle, o. Ło! O kurde, no to... Oj, Admiros umiera. Ja to w ogóle... Coś tu leci. O! O. Niestety sufit jest zabójczy. Dobrze, o, motor ci się chyba zablokował, Admiros, wiesz? Nie, nie Admirosie, nie przejmuj się. A nie, wyskoczysz, do góry wyskoczysz. Wyskoczy, on wyskoczy, pewnie, że tak, wyprzejmij go za chwilę. Postawić. Dobra, ja poszukam jakiejś miejscówki, bo ta to jest taka... Ja jeszcze no, zobaczę tylko tutaj, ja zobaczę tutaj jeszcze, czy można robić takie stunty do góry. No. O, bo tu można, na ten budynek, na ten budynek, o właśnie. Nie, to jest za mały rozpęd będzie. Nie mogę w niego wejść, bo on jest do góry nogami. A. Nic nie szkodzi. A. Nie przestawi się? Weź się przestaw, weź się przestaw, nie? Zawsze możemy go wysadzić i zadzwonisz po nowy, nie? O! Dobra. Odsuń się. Tego nie próbujcie, tego nie próbujcie w życiu. Tego nie można próbować. To nie działa. Nie. Dobra, dzwoń po nowy. Dobra, rozumiem, że do Lestera dzwonię. Nie, do Lestera? Nie, nie. Mutual Insurance, tak? Insurance. Tej. Jak? Morse Mutual. Morse Mutual Insurance. Poniedzi. Tak, dzwonisz tam i wybierasz motor, żeby ci oddali. Halo, Morse Mutual Insurance, proszę przyjechać. Szybko. Na szybko, żeby przyjechali, żeby ci przysłali. To był Rufian, domyślam. Rufian, tak. Rufian, tak jest. Jest my friend. Wsiadasz mam do ciebie? Tak, to mi zaznacz na mapie. Podrzucę szybciutko. Zrobimy parę stundów po drodze. O, tutaj można by coś zrobić. Mogę ci na mapie zaznaczać, mówisz? Tak. To jest potencjał. Masz taki motor narysowany biały. Dobra, widzę go. Tutaj. Biały motor masz narysowany. Hej! Nie mogli mi go przywieźć pode mnie? Nie. To lipa. Nie da się tak. Tak się też nie robi. Może znajdziemy jakąś fajną miejscówkę. Paweł, nie jedziesz? Już. O, ja zatrzymałem się miejscówkę. Na chwilę. Na chwilę na kole. Na chwilę się zatrzymałem, wiesz? Cztery. Stuntery. I kastuntery przyszło. Widziałem. Jakbyś miał czapkę, to by się wyciął z głowy. Tak, tutaj na czapkę. Czapkę. Ale nie ma czapki. Wow. Jaki skok w ogóle. Wow, jest tam miejscowa tutaj. Jest? Jest. Widzisz to? Pa. Ja to widzę. Już ja tam to... jadę. Policji? Wow. Nic bardziej mylnego. Okej, okay. Słaba miejscowa. Mówisz? Zobaczmy, co my tu mamy, to jest to. O, nie, też fajnie. Ja też. Ściany są fajne przecież, co ty gadasz? O, tutaj można wjechać chyba. Tu się wydaje, nie, nie można wjechać. Zaraz mnie zabiją. O, nie można wjechać, zamknięte jest. Chociaż tu jest jakiś wjazd. A. No LG typek mi trafił w locie w ogóle, nie? Co my tu mamy, co tu się dzieje? Halo? O. No i znowu nie mogę wsiąść. Co to, basen? To! Znowu mi się zagrażało. Już? Jeszcze policja mnie goni. Ujeny.
Prach już nie, to jest bardzo zły. O, o, coś nie przekręca. To jest złe miejsce, bardzo złe miejsce. Paweł! Tak? No. O nie, zarekwirowali mi motor. No to git. Zarekwirowali? Tak. Co to za rekwirowanie jest, proszę pana? Teraz ginę. To się nie rekwiruje motorów. A, rekwiruje. Czekaj. Rekwiraru paru raru, jeżeli go zaprawię. O! Nie mam go, dobra. Muszę zapłacić. Chyba czuję. Bardzo niefajnie. O! Panie Admirosie, a dlaczego pan umarł? Mnie policja goniła. Na śmierć. Nic bardziej mylnego. Zagoniła mnie na śmierć. Zagonili cię? Zagonili ludzie. Bardzo niebezpieczni ludzie. Nie można im ufać. O. Halo, parking policyjny, dzień dobry. Parking policja? Chciałbym odebrać tutaj ten. A tutaj jest jakiś sztunt miejsce. Pyk, pyk. Halo? Nie, słabe. Pyk. To było słabe miejsce. Tak tu, się... zapłaciłem mi 250 za przechowanie. Jestem. Ej, czekaj, muszę znaleźć coś innego. Nie jakieś... jestem tak daleko. Właśnie ja patrzę za miejscówką dalej. Jakąś też nową. Wiecie co? Tak. Ja tutaj nie chcę się chwalić. Ale znalazłeś miejscówkę? Mam niezłe miejscówki. Dobrze, mam to ja już. Ja bym chciał to ja już tam do ciebie jadę. A, bo ty nie masz motoru dalej. No nie mam, bo to jest. Tak, wow! Mam nadzieję, że razu mi wpadł i nie mogę go wyciągnąć. Wow! Mam miejscówkę. Daj, bo para już nie ma motora w ogóle. Sprzęgla. Daj, może spróbuję go wydobyć. Ej, on Admiros. Się pojawił znowu. Ej, fajna miejscówka. Tak, tu mnie Admiros jeździsz. To na czym ty jeździsz? O, jest tutaj, na parkingu. LSPD. Oni ci go ej, zabrali. To jest dobre. To jest dobre. Zabrali. Można zapłać? Bardziej rozpędzić. 250 zapłać. Tu się teraz rak rozpędzę. Ten i od razu mnie biją. Co się stało? Co ty zrobiłeś? Jak mnie wysprzęgliło, jak hamowałem już i nagle tak poleciałem daleko, nie? Zdarza się. Nie wziąłeś motoru? Weź sobie go, przeskocz na to. Daj se motor. O, tak? Tak. Jest nielegalne. No właśnie, ale skoro ci już ścigają, to co ci tam? Dobra. Okej. Okay. Ale to musisz auto podstawić. Czy to na ten budynek mogę skoczyć? Ło, serio? Ej, na budynek skoczyć. Na budynek skoczyć to można. Nie tak. No to musisz auto. Albo nie, jedź za mną. Albo jedź za mną, znaczy biegnij za mną. Tutaj z tyłu się da wskoczyć bez niczego. Tu można skoczyć. Znalazłem miejscówkę, gdzie można fajnie podrift, postuntować. Pakuj sobie. Tak w miarę. Masz motor tam, bramy ci otworzą, jak będziesz chciał wyjechać, bo oni są bardzo długi. Ale prędzej to mnie zastrzelą! A, już się strzelili, okej. No... Znaczy nie, myślę, przewróciłem się przed policjantem, co nie, on do mnie strzelał. Leżącego się nie strzela. A, leżącego się kopie! Leżącego się kopie, nie? Paweł, gdzie ty jesteś? Ty u nas zostałeś. Wow, czekaj, nie, właśnie, bo ja znalazłem miejscówkę fajną. Paweł, nie alienuj się, znajdziemy razem miejscówkę, chodź. Insurance, czekaj. Halo, proszę oddać mi motor. Muszę kopnąć motor jeszcze, bo... Ale to nie, ten twój motor jest cały czas na policyjnym parkingu, oni go nie wyciągną dla ciebie. Dobra, musisz zapłacić, nie, albo zapłacić i wziąć. Podchodzisz pod bramę i dajesz 250 dolców. A, no to tak, to chcę. To jest, no to jest ta druga, lepsza opcja taka, powiedzmy, no taka bardziej ten, wiesz. Chodź, wsiadaj, zawiozę cię. Budżetowa, nie? Biegnę. Ty, pociąg jest. Pociąg. Jak na pociągu sztunty? Najlepiej wysprzęglają. Pociągi? No nie wiem. Oj, tu przy tej bramie wysiadasz, klikasz E. Klikasz E. Wow! Dzięki. Bierz motora i jedziemy puntować. Paweł, ty jedziesz tu, czy co robisz? Ja ogólnie, że tak powiem, fruwam. Paweł, w powietrzu. Nie fruwasz z nami. No właśnie tam mówię, chodźcie tutaj do mnie, tu można fruwać. Motor odbieramy, ty nie czaisz, ziomek. Motor? Ja cię, co to jest za samolubny siurek, to się nie da po prostu. Motor to motor. Do niego. A, wy tutaj, o. Dobrze, masz chociaż jakąś fajną miejscówkę tam? Tak, wysprzęgla na czwarte piętro. To dobrze. To a które? Cieszę. Na czwarte. Proszę mi pokazać, gdzie proszę są wysprzęglenia. Tutaj proszę uderzyć, tutaj, w to miejsce. To? Tutaj, no. Gdzie tam chcesz polecić? I lecisz tam na budynek, na te barierki takie, wiesz, te budownicze. To ci się chociaż raz udało, czy tak sobie wymyśliłeś? To znaczy, na razie odbiłem się kilka razy od ściany twarzą, ale motor został na przykład, nie? Albo poleciałem z motorem. Oczywiście, świetnie. Nie, jest spoko, jest okej. Okay. Świetnie. Tu trzeba po prostu dobry rozpęd wziąć i wtedy to zadziała. Tylko pamiętajcie, żeby tylne koło zostawić na ziemi, a górne podnieść. To podobno bardzo... Ojca robić dzieci. Ale to podobno bardzo pomaga, wiesz? Dlatego nie, wolę powiedzieć, wiesz, żeby nie było, nie, że nie mówiłem. Dobrze. Uwaga. Dobra. Lecę! Znalazłem palmę. Lecę! Stunt. No, stunt jak cholera. Ale nie ma gdzie wlecieć tam w ogóle. No właśnie, nie, tam można wlądować, tylko jest bardzo ciężko właśnie, kurczę. Chyba nie, patrz jak to jest wysoko. Jeden stunt już mi się kopci motor. Oho. To jest jakaś... Nie, to są dopalacze. Tu jest zwykła, naturalna hopa zrobiona.
I gdzie? Rozpęd no, jest taki średni raczej. Można na autostradę wskoczyć. Można? Z tej ścianki no. Mówisz? Tutaj jest. A, z tej! Ja myślałem, tej, że w ściankę. Czekaj, a w drugą stronę działa, to w tą się powinno skakać, ale to na parking się. Spoko, na ściankę tak. Możemy wjeżdżać, tą wysoką. Co ty gadasz? Nowe sprzęgla. Pa! Pyyy! Patrz jaki stun. Wow, a! Ten mikrofon. Ale ten... Jak ty na tą ściankę wjechałeś? Normalnie. Wow, no właśnie mówię, że wysprzęgla. O, dobre. Zbugowanie. Tak, jest zbugowana chyba, wiesz, także można spokojnie o, tutaj się... No, można się wysprzęglić. Taka wysoka, a ci sprzęgli jak cholera. Dobra, no to... Nieźle, nie? Żarówka. Uwaga. Fruni maleńki! Pa! Jo! Wow. Wiesz, nie jestem stunterem od dzisiaj, nie? Tylko od wczoraj, więc... Ale w sumie tak naprawdę, gdyby się jeszcze bardziej rozpędzić, to szansa jest, żeby wylecieć na ten budynek, nie? Za tą autostradą. Jeszcze bardziej? Patrz, jak tu się skacze z powrotem jeszcze, z autostrady na parking. Popie. Droga powrotna. Mówisz? Zawsze spoko. No. Kombaka może zrobić? Można kombaka Izraela walnąć jak... Wow, nie w tą stronę. Widzisz? Wow. Patrz, ja może trendy. Wow, jest moc. Ale rozpęd będzie, ale... Jedzieć? No nie. Poleciałem, ale bez motoru, nie? Widzę właśnie, lecę, że coś... Lecę. Zgubiłeś chyba. Pod kątem. Trzeba pod kątem trochę skakać w prawo. Zauważyłem. Pierwszy się udał, a drugi to tak średnio. Dobra. Nie było kącika. Zium. Czekaj, może kawałek ale, jeszcze... patrzcie tutaj. Patrz. Woo. Ty, na fakt też... Przeleciałem pole. Też można. Ja spróbuję się stąd rozpędzić. Bardzo. A z powrotem? Powrotem to dobra, już... Dobra. Powrotem zdrowa hopka jest. O, jest. Jadę. O, Jezu, jak mu przywalił głową. Nie wyszło. Wiądra dostałem. 60 i przywaliłem głową o mur. Ło, Paweł. O, cześć! Co tam u ciebie? Patrz, jedzie plaga. To piąteczka! A to nie moje, to nie mój motor. Nie, ta miejscówka się chyba zepsuła trochę, wiecie, za dużo skakaliśmy. Nie ten motor, no weźmy może ten niższy. Co jest grane? Czemu wsiadłeś? Chciałem wejść na swój, a... O. Wyjąłem. Dzięki! A na za pomoc. Wszystkich tutaj tych żywopłotach się da skakać. Na żywopłotach pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. O, żywopłoty, tu jest żywopłoty są zawsze na propsie. No, średnia miejscówka. One chyba najlepiej one... wybijają. Żywopłoty są jak żywe. Jak żywe. Żyją płoty. Oho. A? To trzeba, a może by się... A, widzisz, ale gdyby na przykład od ulicy... Bez motoru. Wow! Czekaj, tutaj nie ma żywopłotu. Ale nie, można. Gdyby się wysprzęglić tędy... Zaraz tam przyjadę, rozpędzam się. Biorę rozpęd. A może pokażemy Admirosowi tą miejscówkę naszą wypasioną. Przy mechaniku. Przy mechaniku? No, zaraz pojedziemy. Nie wyjadę stąd teraz, ale... Dobra, wyjedziesz. Rozpędź się bardziej i podnieś koło. Nie działa. Dobra. Wycofam może. No i podnieś koło i... Uwaga, jadę. Czekaj, tu muszę... Za bardzo troszkę podniosłeś koło. Troszkę za bardzo podnoszę koło. A, może ja za bardzo podnoszę koło i no, nie mogę. Czyli wracasz troszeczkę. Dawaj, Pararo. Kamy na ciebie. Uwaga. I tak mam rozwalony motor, to już... Nie. A, tam nie przejmuj się, co tam. Troszeczkę podnieś. Motor rozwalony, czy tam ten rozwalony. Dobra, jedźcie za mną, chłopaki. Pokażemy Admirosowi super miejscowe. Super miejsce? Już była na skuntach, ale warto ją przypomnieć. Jechaliście tam po tym murku? No przez murek przejechałem. Admirosowi zbliżył się na czarno. A tutaj masz na myśli tutaj ten, po prawej teraz, to? Nie. Bo tu po prawej można na ulicę wjeżdżać, ale to jeszcze coś innego masz na myśli, okej. Okay. Nie, to już jest stara, dobra miejscowa. Oj, źle zjechałem, o nie. Nic bardziej mylnego, mogłeś zastuntować tam. Może jakąś inną odkryjemy, Nie, jest po porządku, tu hamujemy, hamper. Wjeżdżamy z powrotem tu. Jeb. Tak, słyszę ten motor, ten pracy silnika. Tak, u mnie trochę kopci, ale pracuje. Proszeńkę. Proszeńkę ci się kopci? Nie. Proszeńkę to w sumie mało powiedziane. Aha, już wiem o czym mówisz. Ta pierwsza nasza miejscówka chyba, tak? Tak, najlepsza miejscówka ever. Pierwsza miejscówka. Zobacz, co tu się dzieje. Po prostu. Wiesz? Może naprawili w tym patchu. Nic nie naprawione. Patrz. Tutaj. To jest miejscówka, że tak powiem, bogów. Tak jest. O. No jedziesz.
Bep! I zniknąłeś gdzieś tam. I on później znika. Tak jest. Jedziesz i znikasz. Dobra, Paweł, zademonstruj. Nie wiem, co uderzyć. Tam w murach. A, tutaj! Wow! Paweł poleciał gdzieś. Dobra, to teraz ja. Tu nie ma. Niedaleko poleciałem niestety. Nie o to mi chodziło. Dum! Jak mi motor podniósł, co ty robisz? Uwaga, bo jadę! Jedzie! No nie! Wjechał prosto we mnie. Nie ten murek. Celuj w murek! Nie ten murek. Ja wiem, że plaga to człowiek beton, ale nie, no bez przesady. No nie. No nie. No nie. No nie. No nie. Co się dzieje? Wow. Daszek ktoś tu postawił. Nie przypuszczałem, że tu Daszek ja stoi. Celuj w murek. Wiecie? Pipuneczek. Uwaga, stawiam motor. Wow. No czemu mi w twarz wjeżdżasz? Nie! Wow. No! Zepsułeś mi stunta! Nie zderzyłem się z tobą! Nie, wcale nie! Mój wywinął glebę. Nie, nie było zderzenia. A, to spoko. Wywinął glebę, ale nie było zderzenia. Wow! Nie było zderzenia. Teraz było. No nie, u mnie nie było. Jasne. U mnie nie było zderzenia. W ogóle muszę zjechać teraz jakoś stąd i nie wiem, czy zrobić to stuntersko. Ziu! O kurde, zabiłem się o ścianę. Motor już czasami się tak zdarza. Motor nie chce jeździć. Jest, to jest fajna miejscówka. Jest bardzo fajna miejscówka. Pogróć mi palcem, może zacznę. Oho! Sprzężenie, tak by ktoś dzwonił. Sprzężenie. Ja sorry. Ściany. Znalazłem cię. Ja mam sprzężenie jakieś? No. Masz jakieś sprzężenie? Teraz nie, no, czasu jest takie... Wiatra! Słuchaj, ciepło z wiatraczem mikrofonie musiał... Powiedział w teleturnieju. Poważnie. Oh my god. Poważnie? No, poważnie. Wow. Gdzie tu mam przekąski? Weźmy trochę przekąsek. Ej, powinno już być dobrze. Sto! Patrzcie, gdzie jest mój motor. Gdzieś co? Gdzie wylądował? Nie. Na daszku. Wow! Górze. O, tam gdzie Paweł. Prawie na dach wleciałem tam, na tym. Ale mój motor jest na dachu. Wow! Iść po drabinie po niego. Nie. Widziałeś mnie wysprzęgnięty. O, ja pierdzielę, masakra. Niefortunne. Też go. To jest dobry pomysł. Ten nie, budynek po lewej, co tam jest, to ja poza wysokość tego dachu. Pierwszy stunt mój, wow. Dobra, idę. Dobrze trafiłem, widzisz. Nawet się udało trochę. A tak naprawdę, Admiral, dobrze trafisz, to twój motor zostanie, a ty polecisz na wysokość tego budynku po lewej. Aha, ja poleciałem na wysokość krawężnika. Nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego. Wydaje ci się. Jestem, mój motorku, nie przejmuj się. Jadę, uwagam. Tak. Co on zrobił? Aaa, nie było nic. Ło! Co? Stań! Co? Widzisz, że twój pojazd wylądował na mnie i wyrzucił motory, nie? Więc... O, co było? Plaga, to nie miało tak wyglądać, nie? Ja obazy psute? Ale... Nie wiem, czekaj, coś tam się świeci. No nie, no. Ej, mój motor działa! Wylądował i mi wysadził motor. Jak to możliwe? On nawet się nie kopcił, nie? A mój już właśnie. Tak nie bardzo. Mój się teraz kopci, ale działa. A mój to już się kopci od 10 minut, ale dalej jeździ. Nie, mój ktoś wysadził jakimś nie? Ja go podnosiłem w tym momencie, jak ty wylądowałeś i wybuchł, nie? No ej, właśnie jak to się stało w ogóle, nie? Co to w ogóle miało być? Nie wiem, dzisiaj błędy za błędami. Może, co to było? Korowa. Ła, no, kto tu postawił klimatyzator? Dobra, no nie wiem, wydaje mi się, że może na tyle, co? Bo tu widzę, że motor twój wysprzęgli, mój już się kopci, Admirosa też się kopci. Ja zobaczę, jak Admiros tutaj teraz stuntuje. Gdzieś to? Wysprzęgliło cię? Nie. I fajny auto. Nie, bo czasami tak buguje właśnie i że tak powiem, nie widać. Dobra, coś świszcze mój motor. Dobra, to co? Został zniszczony, już nie mogę go... Dobra, wsiadaj do mnie. Zepsuł się? No, słaby motor był. Słaby motor był, dobra. To tyle. To tyle. Dzięki. Trzymajcie się, Chaos.